Dobry wieczór Państwu. Ogromnie mi miło powitać na spotkaniu autorskim, które jest zarazem promocją zupełnie nowej książki, książki Wacława Grabkowskiego. Może zacznę od króciutko przedstawienia sylwetki autora, ale to jest sylwetka mocno powiązana z genezą tej książki. Otóż pan Wacław Grabkowski należy do wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Urodził się w 1953 roku. Ma w dorobku 10 książek prozatorskich i jeden tomik wierszy, który jest na tyle lekki, że pozwoliłam go sobie przynieść. Wchodzisz, gdy świt. Te książki są czasami wznawiane. Tu akurat miałam pod ręką wcześniejszą edycję znakomitej książki Gus w fiołkach o początkach powojennego Wrocławia. Ale zanim więcej o tych książkach, o przesłaniu, to jeszcze słówko o miejscu, w którym jesteśmy i tym wzajemnym, potrójnym związku pana Wacława Grabkowskiego, wrocławianina nazywanego wrocławskim Markiem Nowakowskim, bo to jest pisarz, który chodzi po mieście, czuje jego ducha, ma ogromną wrażliwość na ludzi biednych, skrzywdzonych, marginalizowanych, po prostu czuje miasto. I jesteśmy w miejscu wrocławskim, miejscu, gdzie się spotykają pisarze, muzycy. To jest klub muzyki i literatury, a zasługą tego klubu jest nie tylko organizowanie pewnej przestrzeni spotkań, ale przede wszystkim w kontekście naszego dzisiejszego wieczoru wydanie w oficynie związanej z klubem, oficynie Akwedukt, wydanie tej nowości, powieści Wacława Grabkowskiego ze snu na wyspę Hiva-Oa. Oczywiście jeszcze sądzę, że nikt z gości dzisiejszych książki nie czytał. Ja miałam ten przywilej, bo dostałam PDF, ale też dzisiaj pierwszy raz trzymam w ręku książkę wydrukowaną, bardzo elegancka okładka. Zasługa syna autora. Natomiast co w tej książce takiego szczególnego? Czym to się różni od dotychczasowych znanych nam utworów? Nie ma tutaj takiego bezpośredniego przełożenia na realia wrocławskie. Wspomniałam o tym guzie w fiołkach, ale też dzieci z Wilczego Kąta, wypalacz drutu, Park Wschodni. To wszystko jest niesłychanie mocno związane z realiami takimi w skali 1:1, tytułowy park, Żabia Ścieżka. Dosłownie tam chodzi się i ma się wrażenie, że dotyka się realiów powieści. To jest jeszcze tak część Wrocławia otoczona aurą tajemniczości, sensacji, tak zwany trójkąt bermudzki. Porównywali krytycy literaccy tę książkę z Niskimi Łąkami Piotra Siemiona, bo te niskie łąki to jest też tam sąsiedztwo. Na czym polega ta tajemnica? Zresztą jak ktoś się bardzo uprze, to pewnie sobie wygoogluje. Nawet satyryczne utwory na ten temat. To jest tajemnica dzielnicy pełnej ludzi przygody, jakichś pozostających w niezgodzie z prawem, ekscentryków. Taka dzielnica, no ja nie wiem, warszawska Praga, znowu gdyby tu szukać jakichś analogii, to
Na pewno nie należy się tam zapuszczać. Jest takie powiedzonko rymowane, nie chodź mierniczą, bo, i tu już sobie mogą Państwo dopowiedzieć, na tej mierniczej też kręcono filmy mające w zasadzie za czas akcji okres II wojny światowej. Ulica była w takim stanie, że po kilkudziesięciu latach od wojny dało się tam bez większych wysiłków scenografa kręcić odpowiednie ujęcia. Ulica Komuny Paryskiej, Plac Zgody, to są te tajemnicze, zaklęte rewiry Wrocławia, by zrobić aluzję też do pisarza związanego z naszym miastem. Ale no, oczywiście realia to nie wszystko. Mamy realia, mamy regionalizm u Marka Krajewskiego, a to jest coś zupełnie innego. Tutaj właśnie to, co najbardziej mnie ujmuje, to jest respekt, szacunek w stosunku do tych, którzy są pogardzani. Niekoniecznie tylko z powodu bezdomności. To może być po prostu naiwne dziecko. To może być ktoś barwnie żyjący, chuligan, ktoś nieprzystosowany społecznie. Nie jest to poszukiwanie sensacji, nie są to absolutnie kryminały. Natomiast no nie ma chyba ważniejszej rzeczy tak w ogóle, fundamentalnie, ale też w kontekście tego, co przeżywaliśmy w latach 90., tego powrotu kapitalizmu, nie ma chyba ważniejszej rzeczy niż powtarzać res sacra miser, ubogi jest rzeczą świętą, ubogi jest świętością. Nie ma chyba rzeczy ważniejszej niż to dostrzeżenie godności w wypalaczu drutu. Jest tutaj też wrażliwość na przyrodę, na los, na przykład kotów. Ten dotykalny konkret to jest coś, co jest wspólnym mianownikiem doświadczeń ludzi i tych, i z elity, jak pisarz tutaj czytamy, że wiersze ukazały się w Głosie Polonii w Austrii, są sukcesy, pierwsza nagroda w konkursie na współczesną powieść o tematyce dolnośląskiej. No jest ten świat i jakoś uprawianego dziennikarstwa. Jeszcze trzeba powiedzieć, że hobby naszego dzisiejszego bohatera to jest fotografia. Jeśli ktoś szuka, a ja się przyznam, że to czynię i czasem myślę, czy to nie jest uzależnienie, a może przejaw lenistwa. Jeśli ktoś szuka zdjęć Wrocławia z różnych lat, różnych okresów. Ale nie tylko, też Polski. Właśnie nie, Dolnego Śląska, bo rzeczywiście to jestem zafiksowana na tym Wrocławiu, ale bo to tak na to w ogóle trafiłam, że pan ma takie hobby. Bratisławie Amicji. Oczywiście to jest stowarzyszenie, ale też po prostu strona, zdjęcia, tu jakaś budowa trwa, jak coś wyglądało przed rozbiórką. Takie dokumentowanie przestrzeni wrocławskiej. No i oczywiście w ogóle ta ciekawość świata. I nagle na tym tle wychodzi powieść zupełnie inna, powieść ulokowana w scenerii niesłychanie egzotycznej. Ja tutaj nie chcę jakichś wielkich błędów popełnić, ale przyznam się, że nie szukałam, nie próbowałam Państwu tutaj prezentacji multimedialnej z wyspami Oceanii na przykład proponować. Niemniej to skojarzenie jest właśnie takie, zupełnie inny kontynent, jakiś archipelag. Skąd Panu przyszło do głowy, żeby pisać coś takiego jak ze snu na wyspę Hiwaoa i czym jest wyspa Hiwaoa, gdzie ona leży? We mnie Polinezja zaczęła się właściwie w dzieciństwie, w wieku 10 lat. I to niedaleko, nad rzeką Ławą. Rzeka kilka razy w roku występowała z brzegu, zalewała łąki. Myśmy tam uganiali się w tych ciepłych wodach za szczupakami. Tam leżały gruzy ze zburzonego Wrocławia, tam to były rafy wręcz. Ale myśmy nic o Polinezji nie wiedzieli. Przeważnie byliśmy tam na wagarach, prawda?
I ja teraz tak sobie myślę, to co pani mówi, że ja jestem za biednymi ludźmi, za czymś, co jest odsuwane. My byliśmy odsuwani, my gorsi uczniowie, bo ja byłem gorszy, mówię, no co, truje miałem. To i jeszcze mam odciski od bambusa mojej polonistki. I ja bardzo ją za to cenię, znam jej nazwisko, wszystko, śledzę losy. Jej dziękuję za to, że mnie tak biła tym bambusem. A ja jej pisałem opowiadania na złość, bo ja po prostu tego systemu szkolnego nie trawiłem, tego rozbuchania, tego rozwrzeszczanej dzieciarni. Cisza, cisza, przyroda. Ja bym chciał się uczyć w przyrodzie, chłonąć jakieś rzeczy, prawda? No i tam miałem tą Polinezję. Myśmy dłubali łódki wielkości chleba z topoli, takie miękkie drewno, jak lipa, prawda? I puszczaliśmy je na ławy i potem kijami przesuwaliśmy wzdłuż brzegów. Później przy ognisku rozmawialiśmy, znaczy snuliśmy opowieści naszych podróży. Niekiedy nasza łódka była porywana przez nurt i ginęła bezpowrotnie. I tam rozwijaliśmy wyobraźnię. Nie mieliśmy żadnych zabawek. My, tacy wykluczeni, prawda? Nie mieliśmy żadnych zabawek. I później, jak ja pracowałem dla Ossolineum, składałem książki, historię Japonii, historię różnych krajów, dowiedziałem się o tych ludach Polinezji, o tym, jak pewnego czasu ludzie zepchnięci z kontynentu, znaczy konkretnie z Indii, siedli na te małe łupinki i popłynęli, szukając swojej wyspy do osiedlenia. Ja myślę, że to było podświadomie też moje, bo ja też chciałem odpłynąć od czegoś, co mnie nie rajcowało, jak to brzydko mówiąc, prawda? Ale oni to już ratowali życie, musieli się nauczyć pływać i oni są lepszymi żeglarzami niż wikingowie, ci, którzy tak właściwie alkoholowo zdobyli świat. Przecież pod wpływem alkoholu ta odwaga mi się wydaje. Tam nie było wielkiej wiedzy, oni odwagę mieli przez ducha, który daje alkohol. Wikingowie to są opoje wręcz. Ja wiem, że piękne tam legendy są i tak dalej, wielu młodych się fascynuje. Ale Polinezyjczycy to jest coś fascynującego. Proszę sobie wyobrazić, płyną gdzieś, gdzie jest bezkres, ocean spokojny to jest niesamowicie głęboki, szeroki i wielki ocean. I teraz co wulkany tam robią? Co jakiś czas wulkan wyrywa dziurę w dnie oceanu i tworzy wyspę. I po setkach lat, po setkach, tysiącach lat powstaje tam coś, roślinność, prawda? I oni docierają tam. I oni płynęli tylko na wschód. Zachód był krainą duchów i śmierci. To znaczy na wschód, proszę sobie wyobrazić Indię, znaczy Azję tutaj, Indię, ten pasek. Idziemy w dół, Australia, Nowa Zelandia. Tutaj Antarktyda olbrzymia. A tu Polinezja francuska, bo ja osadziłem na Polinezji francuskiej. Tu Ameryka Południowa. Tutaj Rapa Nui, znaczy Wyspa Wielkanocna przy kontynencie. Oni płyną rzeszami tam, na tych swoich dłubankach z żaglem, prawda? I w tym bezkresie oceanu. Umarłych spuszczają w dół, tak się wyrażają. Dla nich to jest, ja nie wiem, jak w ich języku to się nazywa, ale to jest fascynujące, że człowiek, ja nigdy bym czegoś takiego, na coś takiego się nie odważył, ale oni byli zmuszeni, po prostu wyparci zostali z Azji, prawda, z okolic Indii i musieli szukać Tam są tysiące tych małych wysp. Do dzisiaj powstają te wyspy, do dzisiaj. To jest bardzo młody areo, jak to by to nazwać. To jest młody taki, ta część świata, bardzo młoda.
Ale ja przepraszam, Boże. Nie, właśnie to jest. Ja bym chciał, żeby moja żona przeczytała coś teraz. Właśnie bo tak, ja żeby Państwo posmakowali tego, bo no, trzeba wiedzieć, jak to w tekście się realizuje, to założenie artystyczne. Będzie to początkowy rozdział książki, który wprowadza w całą historię. Wioślarze podnieśli wiosła. Łódź zaczęła sunąć bezszelestnie ku Rimatarze, świętej wulkanicznej wyspie. Przy szczycie góry, na szerokiej skalnej półce, rozsypywano prochy umarłych, a wiatr, oddech boga Raa, zdmuchiwał je na łono bogini Wew. Na tej samej skale krępowano sznurami złoczyńców i nadawano im kształt kuli, pozwalając oddechowi Boga sturlać ich ze szczytów w świętą wodę. Łono Wew przyjmowało wszystkich. Świat nie mógł wykluczyć ogniwa zła raz na zawsze, gdyż to naruszyłoby równowagę. Dlatego spożywanie ryb, skorupiaków i glonów było obwarowane odwiecznym rytuałem. Przed połknięciem potrawy należało wypluć cztery pierwsze kęsy mięsa i zakopać je w ziemi, aby zło mające nogi i ręce nie weszło do duszy. Także dzieci, które rodziły się bez oddechu, przywożono na wyspę. Nie wolno im było nadawać imion. Ta Ema, małżonka króla, urodziła takie dziecko na Mangai. Mimo że przyszło na świat sine i nieme, dała mu na imię Teuira. Chłopczyk po krótkim okresie bezdechu otworzył oczy i spojrzał na świat z łapczywością zdrowego noworodka, ale zgodnie z prawem musiał wrócić na łono bogini Wew. Łódź zaryła dziobem w żwirowy brzeg wyspy. Mężczyzna siedzący na rufie, starając się zachować dostojność, przerzucił nogi przez burtę i zeskoczył na stały ląd. Jednak nogi nie wytrzymały ciężaru starannie ukrywanego pod szatą brzucha, zachwiał się i poleciał do tyłu. W ostatniej chwili uratował swój olbrzymi zad od gruchnięcia na ostry żwir, podpierając się rękoma i kalecząc się przy tym boleśnie. Oddam ci wyspę Atiumałkę i swój grobowiec. Przydzielę 200 ludzi, abyś zbudował tam nowy ołtarz, powiedziała ta Ema do Ruatapu, nie zważając na jego niezręczne położenie. Pierwszy sługa boga Raa, rozdrażniony upadkiem, przemógł ból w kolanach i z wyciągniętymi ku dziecku rękoma odpowiedział chłodno. Zapomnij o tym. Wszedł w niego zły duch. On zawsze stoi przy wyjściu i czyha na słabe ciało, w którym tli się życie, aby w nie wejść i zniszczyć nasz świat. Tylko tym sposobem rodzą się demony, które porywają się nawet na odwieczną religię, aby ją odebrać wiernym. Wiesz o tym. Wyłuskał z jej sztywnych rąk owinięte w białą szatę dziecko. Ruatapu, odwróć jego los, wysączyła z groźbą przez zęby. Kapłan przepatrzył z uwagą jej twarz. Cóż mogła zrobić, jeżeli jest takie prawo? Ta Ema, wiesz, że to jest niemożliwe. Nie mogę przeciwstawić się woli Boga. Mimo że jesteś królową, nie ulegnę twoim prośbom ani groźbom. Twój małżonek myśli tak samo jak ja. Ruatapu odwrócił się od niej i trzymając gaworzące dziecko na rękach, ruszył krętą ścieżką pod górę. Dwóch wojowników pomogło królowej wyjść na brzeg. Spoglądała na nich ciągle z nadzieją, a oni bezsilnie spuszczali wzrok. Sprzeciwienie się zasadom religii oznaczało dla nich śmierć. Z łodzi wyniesiono czterech skrępowanych sznurami złoczyńców. Uwolniono im nogi i poprowadzono w eskorcie krętą ścieżką. W połowie drogi na szczyt kapłan zatrzymał się. Wojownicy zagrodzili drogę Taemie i w pokorze opuścili przed nią głowy. Nie mogła iść dalej, nawet ona, mająca nad nimi władzę. Ruatapu, pozwól mi jedynie stanąć przy wejściu do świętej jaskini, gdzie zaczyna się oddech boga Raa. Chcę modlić się za syna, którego ma zabrać bogini morza, poprosiła, upadając przed nim na kolana. Kapłan trącił wojownika wierzchem dłoni i wskazał, w którą stronę ma pójść, a ten ruszył boczną ścieżką prowadzącą ku szczytowi góry. Królowa poszła za nim, nie starła krwi z kolan. Wojownik o imieniu Orotaere zaprowadził ją na szczyt góry i zatrzymał się przed kręgiem z białawych głazów.
Opodal widniała szczelina w skale, miejsce, gdzie wnikał oddech Boga. Ta Ema po raz drugi osunęła się na kolana. Z przerażeniem odkryła, że nie może tam wejść, aby uratować tę Uirę, gdyż w szczelinie mieści się jedynie głowa. O Rotaere, zabij Ruatapu, a obdaruję cię bogactwami, jakich nigdy nie zdobędziesz. Zapełnię twój dom najpłodniejszymi kobietami, kusiła. Wojownik, zerkając ze strachem na szczelinę, zakrył usta dłonią. Nie mogę tego zrobić. Bóg wszystko słyszy. Gdybym zabił Ruatapu, byłbym przeklęty po wsze czasy i moja dusza nigdy nie dostałaby się na górę lodowej szczęśliwości. Spojrzała na niego z żalem i pogardą. Odwróciła się, podczołgała do otworu w skale. Zjawił się przy jej ramieniu. To tu wchodzi oddech Boga, który zabija? Spytała z sarkazmem. Orotaere przylgnął policzkiem do skały, ujrzała jego pokrytą bliznami twarz. Bóg nie zabija, on tylko pomaga przejść z jednego świata do drugiego. Nic tak naprawdę nie ginie, nawet twój syn nie umrze, gdyż powróci do ciebie w mięsie ryby lub żółwia. To, co odczuwasz teraz, nazywają matczyną więzią. Za chwilę ta spójnia między wami zostanie przerwana, ale nie zostanie naruszona więź życia między Bogiem Ra, nami i boginią Wew. Ta Ema westchnęła ze złością. Skąd ty to wiesz? Jesteś przecież zwykłym wojownikiem. Kiedyś byłem tutaj. Mój pierwszy syn także urodził się bez oddechu i nie miało znaczenia to, że posiniał tylko na kilka chwil. Kapłan będący przy porodzie doniósł Ruatapu. Przez cały miniony czas rozmyślałem o tym, chcąc wytłumaczyć swój ból. Dlatego wiem. Dziękuję serdecznie. To jest taki piękny dwugłos. Tutaj możemy zobaczyć skalę pana umiejętności. Wykreował pan wyobrażony świat. Pięknie to zostało przeczytane i już sobie wyobrażamy, że jesteśmy w ciepłych krajach. Tutaj gdybyśmy szukali jakiegoś kontekstu, jeżeli by ktoś się jeszcze znalazł. Ja na razie miałam dwie uczennice, które pisały o pana twórczości. To była pani Karolina Sznicar, napisała monografię w 2011 roku jako pracę magisterską, a w minionym roku pani Ania Kowalińska, wprawdzie mieszkając poza Wrocławiem, gdzieś w okolicach Wielkopolski, na pograniczu Dolnego Śląska, Wielkopolski, pojechała jednak mimo pandemii, pojechała do Parku Wschodniego, zrobiła trochę zdjęć i między innymi zajęła się i pana twórczością, i jeszcze dwojga innych pisarzy związanych z Wrocławiem pod bardzo konkretnym kątem. To w wypadku licencjatu powinno być coś praktycznego, w związku z tym zaprojektowała ścieżkę edukacyjną śladami bohaterów literackich i pisarzy. Także, że tutaj gdyby ktoś trzeci się znalazł, to stanowczo musi czytać Bronisława Malinowskiego, musi czytać pracę etnologów i studiować te realia geograficzne, o których jest mowa w nowej powieści. Tutaj też nasuwają się jakieś wątki religioznawcze. Ta wiara w życie pozagrobowe, w sprawiedliwość wymierzoną po śmierci, religia jako pewna regulacja życia społecznego, nie można popełnić zabójstwa, dlatego że będzie się ukaranym po śmierci, nie będzie można dostąpić wiecznej szczęśliwości. Gdzieś te wątki się pojawiają, też oczywiście możemy tutaj szukać sobie kontekstów, jeżeli ktoś będzie o tym bardziej wnikliwie pisał. Tutaj jest oczywiście pytanie, gdzie szukać badacza, gdzie szukać godnego recenzenta. Jak zobaczyłam na okładce, bo okładkę też poznałam jako oddzielny plik, to jest recenzentka o ogromnym autorytecie. Ja ją pamiętam, kiedy przyjeżdżała z Warszawy
na obronę doktoratów. Chciałam się bardzo popisać erudycją, ale niestety nie wyszło, bo w tę erudycję nie uwierzono. Otóż jest to Joanna Papuzińska, jest to specjalistka zajmująca się literaturą dziecięcą od kilkudziesięciu lat. I chciałam się pochwalić, że czytałam jej książkę w domu w czasowym w PRL-u, gdzie tam była taka półka z rozmaitościami i między innymi z opracowaniem historii literatury dziecięcej. Ale to zrozumiano, że ja mylę ją z Porazińską, z Janiną Porazińską. Oczywiście nie mylę. Joanna Papuzińska, ogromny autorytet. No nie wiem, jeśli by szukać tutaj gdzieś jakichś porównywalnych, w Warszawie Grzegorz Leszczyński, u nas oczywiście Dorota Michułka, Ryszard Waksmund. Nie znałam osobiście przedwcześnie zmarłego Jerzego Cieślikowskiego, bo Wrocław był też mocnym ośrodkiem badania literatury dziecięcej, młodzieżowej, w ogóle literatury popularnej. Także, że gdzieś tutaj też ta rekomendacja takiego autorytetu ma znaczenie. Joanna Papuzińska zaznacza, że to nie jest typowa książka gdzieś tam dla młodzieży. No bo oczywiście nie ma tutaj właściwie tajemnic, jak już wysłuchaliśmy jakichś tajemnic dotyczących początków życia człowieka. Zaczyna się to wszystko od takiego motywu, którego pewnie możemy też szukać w mitologiach rozmaitych narodów, gdzieś w tragediach greckich, noworodek. Tak, to jest wymyślone. Tak, tak, ale właśnie tutaj ten noworodek, który musi być odrzucony, musi być gdzieś rzucony w jakąś otchłań, w jakąś przepaść. Może pan to wyjaśni, jak to było z tymi koralami? Matka rzuca korale w tę szczelinę i jak to się dzieje, że te korale ratują dziecko? Ale ja chciałem zwrócić uwagę na to, że ta Polinezja, to pójście w Polinezję, znaczy wrzucenie sobie i otworzenie tej krainy we mnie, to jest też przypadek mojego syna, jednego z synów, który się urodził w Zamartwicy Sinej. Ojej. Ale oczywiście wszystko jest z nim w porządku. No, narysował tą okładkę, prawda? Ale nie chcę tu wykorzystywać tego, ale tak było. Ja się bardzo przejąłem. Ja bardzo kocham dzieci, bo ja jestem z wielodzietnej rodziny. Nas było ośmioro. Ja mam trójkę dzieci. I ja uważam, że ta wielość tych światów w jednym takim zespoleniu, w takim jakiejś takiej... w takim się... w sprawdzaniu w rodzinie, to jest fajne, to jest niezłe, fajne to jest brzydko powiedziane. Ja doświadczyłem wiele w rodzinie i nadal sporo nas żyje, tylko jedna osoba umarła. Trzymamy się, mimo że mama musiała z siebie dać wszystko, bo jeżeli dziecko, prawda, się w kobiecie kształtuje, to ona daje najlepsze siły. A ośmioro dzieci urodzić? Tak, no to... A jeszcze chciałem pewną ciekawostkę. Nie wiem, czy nie zgubię wątku, który pani mi zadała. A o tych koralach. Tak, jak to się stało, że to dziecko ocalało? To jest determinacja matki. Ja byłem przez pewien czas matką, bo moja żona pracowała na zewnątrz, prawda? A ja byłem w domu. I z dziećmi się zajmowałem, odprowadzałem do szkoły, robiłem śniadanka, obiadki, wszystko. No i właściwie pierwsze dziecko, które urodziła, to ja pierwsze kąpałem je, bo ona się bała. Mówi, że takie kruche, a ja mówię, jak się urodziło, to musi być silne, nie? No i z tego to wyszło, że tam jest determinacja. Chciałem pokazać miłość do dziecka, że dziecko to jest niesamowity skarb. A teraz dzieci się traktuje w różnych krajach, jeżeli mają jakąś małą wadę czy coś, to trzeba coś z tym zrobić, bo to, coś, bo to obciąża ludzi. My chcemy żyć, my chcemy korzystać z życia, nie? I to jest niedobre. I ciekawostką w tej książce chciałbym państwu powiedzieć pewne ciekawostki, chociaż dwie, żeby nie zamącić czytelnikom całego obrazu, ale to jest ważne, bo z czego ja to budowałem? Na przykład zadzwonił do mnie
8 lat temu kolega ze Stanów, mój serdeczny kolega, z którym ganialiśmy ze szczupaki po tych lagunach wrocławskich. I on mówi, że jest po operacji, żyje i mówi tak. Słuchaj, widziałem światełko i jakaś moc ciągnęła mnie w to światło. I ja chciałem się czegoś złapać. Nie było czego, tam nie ma czegoś złapać. Złapałem się własnej skóry i się wydostałem. I to jest relacja właśnie Teuiry też, aha, który też był za świata, już tam szedł, prawda? I Teuria też, to jest taka logika prostego człowieka, mi się wydaje. Nie masz czego się złapać, złap się siebie, z własnej skóry. Wyjdziesz z tego. No a druga sprawa to jest to doznanie boskiej many, wojowników. Mnie to fascynuje, walka. Oglądam bitwy, które się toczyły w Europie, na świecie, te współczesne, te dawne i te, szczególnie te, które na nogach rycerze biją się i robią potworne rzeczy. Ja wiem, z czego to jest, bo pamiętam, jak po ciosie, myśmy takie bijatyki chłopackie urządzali w szkole. Ja byłem z innej dzielnicy, chodziłem na ciąży, ja byłem z krakowskiej. Oni tych chłopaków bili po prostu. Ci bici byli do czasu i pogodzili się z tym, a ja nie chciałem się pogodzić. I tak dostawałem w tą głowę i po prostu ja czułem, że to wcale nie, ja nie, to nie, nie zmusza mnie do ucieczki, to jest dobre, ale fajnie, dobrze się czuję. No i nawet z większymi się biłem, straszałem walki i z większą ilością, i oni mnie zaczęli szanować po pewnym czasie. Ale już byłem po prostu taki, że odechciało mi się szkoły. No jak jestem obcy. Tak, ta szkoła to jest rzeczywiście motyw, który się przewija przez życiorysy pisarzy. W tej chwili przychodzi mi na myśl laureat Nagrody Nobla, ale to sprzed kilkudziesięciu już lat, około 40. To były inne realia, inne obyczaje. W każdym razie Josip Brodski, to jest ktoś, z kim się przyjaźnił Czesław Miłosz, to jest ten świat pisarzy Europy Wschodniej, którzy trafiają na amerykańskie uniwersytety. Ze studentami obaj wchodzili w konflikty, bo ta młodzież niesłychanie lewicowa, a oni znali realia komunizmu. Brodski był przeciwny temu, żeby nie uczyć o wielkich pisarzach, o arcydziełach, tylko uganiać się za ideałem zrównania, takiej rewolucji niwelistycznej. I Brodski właśnie o tym pisał w swoich wspomnieniach, że on nie był w stanie wytrzymać szkoły. Może to jest kwestia talentu. No, z różnych względów szkoły można nie lubić. Jak pan mówi o tym zgiełku, to akurat rozumiem, bo bałam się dzieci, ale też zupełnie no, inaczej reaguję tak tchórzliwie, to tylko najgorsze nieszczęście lekcji nie odrobić. Dlatego się najbardziej bałam, że zapomnę lekcję odrobić. I oczywiście bardzo, bardzo grzeczna i bardzo pilna, ale niektórzy pedagodzy, psycholodzy uważają właśnie, że szkoła pod na skrzydła. No znowu szkoła. Może ten konflikt jest do czegoś potrzebny. Teraz mi jeszcze przychodzi na myśl nasz polski pisarz, Sergiusz Piasecki, który pobił, i tu są różne wersje, dyrektora szkoły albo inspektora szkolnego, w związku z czym już nie miał jak dłużej się utrzymać w życiu oficjalnym. Ukrywał się w środowisku przestępczym. Dopiero kiedy trafił do więzienia, ojciec szlachcic polski się do niego zwrócił, podsuwał mu lektury. On był na tyle zdolny, że w końcu zaprzyjaźnili się z nim przez kraty pisarze, Melchior Wańkowicz, i został autorem bestsellerów, nawet tłumaczonych na obce języki. Człowiek niebywale odważny, w czasie II wojny światowej potrafił włamać się właśnie dzięki tym umiejętnościom nabytym w czasach ukrywania się przed
systemem oficjalnym, potrafił się włamać do sejfu, wykraść dokumenty, które kogoś by mogły przyprawić o śmierć. Niebywale odważny, niebywale prawy człowiek i znowu przekradał się z Dolnego Śląska, zjadanego przez szaber, przez przestępczość, przekradał się 1 maja 1946 roku do wówczas wolnego świata, to był ten podział takich krajów jeszcze trochę dalekich od systemu rewolucji było. Zamieszkał w Wielkiej Brytanii, pomógł dziewczynce właśnie maltretowanej w domu, zaopiekował się. Z jednej strony, kiedy się czyta jego powieści, można powiedzieć, traktował przedmiotowo ludzi, zwłaszcza kobiety, ale z drugiej, jak się patrzy na to świadectwo biograficzne, to jednak mimo ogromnej traumy, bo tu jeszcze trzeba powiedzieć, że to nieprzystosowanie do życia w szkole wiązało się z mieszanym pochodzeniem, takim właśnie trochę białoruskim, trochę polskim. Ojciec nie pozwalał jego matce, ze względu na to, że to był związek niesformalizowany, nie pozwalał się zbliżać do dziecka. Macocha z kolei go maltretowała, w szkole był maltretowany jako Polak, więc on był przyzwyczajony do tego, że trzeba się bić właśnie. To jest ta postawa. I z tego coś zostaje chyba. To ja nie chcę trywializować, czy nie chcę sprowadzać wszystkiego do konfrontacji fizycznej, ale ta fizyczna dzielność jednak ma znaczenie, bo za lękliwością fizyczną idzie też podatność na rozmaite pokusy, żeby również odwagi cywilnej nie wykazywać. Tutaj tak daleko odchodzę od tej kwestii konfliktu ze szkołą, o jakiejś formacji umysłowej. Niemniej, jak pan tutaj mówi o opowiadaniu sobie historii nad rzeką, to nie była ucieczka na wagary unikaniem działalności umysłowej, werbalnej, kontaktu z ludźmi. To jest właśnie szalenie ważne, czy w tej rodzinie, gdzie dochodzi do interakcji międzyludzskich, nawet trudnych właśnie, to jest to ścieranie się charakterów, czy to życie podwórka, o którym czytamy w Guzie w fiołkach, Dzieciach z Wilczego Kąta. Też Dziewczyna Kosmity mówi zbiór opowiadań o tych relacjach intensywnych, międzyludzkich. To nie była taka do końca rejterada. Oczywiście powinnam być po stronie szkoły, ale ja mam tutaj oczywiście bardzo mieszane uczucia. Pamiętam, że odbierałam szkołę jako więzienie, zwłaszcza szkołę podstawową, bo tam w średniej mieliśmy, jak mi się wydaje, swobodę dyskusji i jakichś ludzi podobnie myślących, podobnie czujących, ale szkoła podstawowa to było piekło na ziemi i mimo, że oczywiście rodzice się starali, żeby to była jakaś szkoła bardziej kameralna, nawet dalej położona od domu, no ja stawałam przed tymi kratami, ogrodzeniem dziedzińca i tylko czekałam, żeby z tej szkoły wyjść. To naprawdę odbierałam jako straszliwą opresję ten obowiązek szkolny. Ta cała formacja umysłowa, to są też pewne lektury. Różnymi drogami to może do nas docierać. Ja nie twierdzę, że pan przeczytał wszystkie tragedie Sofoklesa i Schelosa albo wszystkie eposy wydane w przekładzie. Niemniej skądś to do nas dociera, nie wiem, z telewizji, z pocztówek, albumów, wycieczek, skądś to dociera. Czy ma pan takie jakieś swoje ulubione mity, jakieś historie? Ja pamiętam ciągle i teraz to pewnie będę przywoływała w kontekście pewnych wznowień twórczości Wilcztajna z czasów jego młodości. Mianowicie Halina Rudnicka, Król Agis. Chyba to była trylogia o buntach, jakichś uczniach Spartakusa, jakieś starożytne ruchy takie antyestablishmentowe, ludowe, opisane w trzech tomach. Nie sposób się było nie identyfikować z tym głównym bohaterem. Czy może pan czytał tę Rudnicką jakimś cudem w tych latach szkolnych? No to oczywiście jest inna droga, bo ja byłam wolontariuszką w bibliotece szkolnej.
wody się raczej bałam, więc to rzeczywiście ta Rudnicka, to jest, ja przypuszczam, że Wittstein mógł Rudnicką czytać, no ale oczywiście tutaj też różnymi drogami mogą te inspiracje starożytne przychodzić. Czy pan właśnie jakoś się specjalnie zetknął z tymi mitami, czy oglądał pan jakieś filmy, chyba mitami w telewizji? O Polinezji, tak? Tak, ale... No, a tak, to tak. Te informacje są szeroko dostępne, prawda, na przykład o tych piękne legendy mają, ale też na przykład czerpałem z londyńskiego muzeum i ja tam nie byłem, prawda, ale... Panoramiczna wizyta jest teraz możliwa, prawda? Tam są haczyki, wszystko, na co oni łowili, jak łowili, tak. Wysypywali piasek na pokładzie. To są takie informacje, które trzeba mieć, żeby zacząć pisać, prawda, żeby to było realne, bo ja uważam, ja jestem się dokumentalistą w pewnym sensie, albo ja lubię pisać scenariusze, że można moje powieści filmować. O właśnie. Bo ja przyklejam do słowa obraz. Lubię, jak ktoś czyta i widzi, bo ja też to widzę. Zanim napiszę, to ja wchodzę i między nami, między moimi bohaterami się coś dzieje. Ja jestem między nimi i czy to fałszywie brzmi, czy nie fałszywie. Najgorsze są banalne słowa, które potocznie wypowiadamy w życiu. Tak. Tego nie wolno pisać. I to wszystko wychodzi, potem z papieru wychodzą te słowa, bo muszą być precyzyjne, które wciągają czytelnika, że on to widzi. I to jest dla mnie to jest łatwe, nie wiem. Bo na przykład zauważyłem, że niekiedy, bywając na wieczorkach tutaj literackich, napisałem taką książkę, mam taki cykl opowiadań o tych wieczorkach, to są realne wieczorki, spisane dokument. I to, co słyszałem, przychodziłem do domu i spisywałem, bo ja to po prostu słyszałem, widziałem. Widziałem, jak się osoby przemieszczały. To tak jakbym właściwie nie był pisarzem, tylko jakimś, który wszystko odbiera i tylko spisuje. Jak reporter, nie wiem. Skrybą takim, tak, aha, tak, no, ten współczesny. Magnetofon nawet. Ale to cenię sobie ten dar, że potrafię na przykład wyjść skądś i mieć i ciągnę ze sobą ten obraz i to, co kto powiedział. Właściwie się chciałam zapytać o techniki narracji, ale tu już właściwie mamy odpowiedź, że to jest tak na pograniczu dramatu i utworu narracyjnego. To też można zrozumieć te nagrody literackie związane z tymi opowiadaniami czy z Parkiem Wschodnim. Mianowicie jest teraz czy w ostatnich 30 latach taka tendencja, żeby ograniczać fragmenty tak zwane dyskursywne. O ile gdzieś w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku pojawiała się eseizacja prozy powieściowej, Muzil, Mann, takie rozważania abstrakcyjne, ogólne, długie zdania, dyskusje filozoficzne bohaterów, no jedyne wyjście Witkacego nam może tutaj przyjść na myśl chociażby. O tyle, jak mnie to tłumaczył młodszy kolega, mamy do czynienia z techniką czy poetyką wideoklipu w tych ostatnich 30 latach. Okazuje się, że ludzie więcej oglądają niż czytają, że nudzi ich długi tekst prozatorski, narracyjny czy opis, wolą mieć do czynienia z dialogiem. I tutaj właśnie to może być czasem tak, że nadaje się ta literatura nawet dla dzieci. Ja myślę zwłaszcza o tych dzieciach z Milczego Kąta. Jest też taki kunszt w tym komponowaniu utworów, że dałoby się poszczególne rozdziały, co nie dotyczy najnowszej powieści, ale Gus, Fiołkar, Dzieci z Milczego Kąta dałoby się czytać i jako cykl opowiadań, i jako powieść. Więc to jest taki dobrze pojęty realizm. Warto by znaleźć jakieś określenie jeszcze, jakiś przymiotnik, bo nie jest to chyba realizm w sferze języka, może bardziej jakiś behawiorystyczny, taki realizm, który wiąże się z dynamiką, z motoryką zachowań ludzi. Gdybym miała tak najkrócej, może trywialnie scharakteryzować akcję tej powieści, to ci bohaterowie
albo się biją, albo się kochają. No, w przerwach pokonują dosyć duże dystanse. Ja tu usiłowałam ślepymi oczyma zobaczyć. Mamy mapkę i na tej mapce są takie odległości między wyspami. 700 kilometrów, 1900 kilometrów, 2400, 3700. Można niesamowite, przepłynąć. Tak, niesamowita odległość. Ja może mogę wstąpić, tak, tak, pani tak. profesor? To opowiadanie, znaczy opowiadanie, rozdział Ryba Zur, to pisałem nad morzem, będąc żoną. To chyba było Niechorze, czy... I tam była łajba. Popłynąłem, bo chciałem sprawdzić, jak oni mierzyli horyzonty. Ja wpadłem na to, że muszę zobaczyć, kiedy się kończy horyzont. Tak, wsiadłem do łajby, płynę, mając brzeg przed oczami, prawda? Zniknął mi brzeg. To znaczy, to jest pierwszy horyzont. I ja wtedy muszę to oznaczyć. Oni musieli coś takiego, to jest moja teoria, prawda? Tam kilka teorii też mam, że na przykład od wyspy Rurutu do Manutei było ileś 600 horyzontów czy coś takiego. To oni mogli pieśń w tym czasie. Zaczęli śpiewać, jak wsiadali do łódki. Zniknął im pierwszy horyzont i już mieli jeden. I teraz ta pieśń idzie na te horyzonty. Tak, to jako miara czasu. I mówią na przykład komuś, ile ty masz horyzontu przepłynąć, żeby dopłynąć do tej wyspy. Ile masz jedzenia wziąć, ile wody, prawda, i tak dalej. Ale to jest taka ciekawostka tylko, prawda? Nie, taka metoda profesora Beresia, żeby sprawdzić w terenie. Tak, tak. Jeździł rowerem śladami Andrzeja Bobkowskiego po Francji. I tu jest też taki pomysł, żeby empirycznie sprawdzić. Tak. No i w ogóle samemu sprawdzić, nie zdawać się na jakąś literaturę przedmiotu, opracowania. Także, że to jest no, niesamowicie konkretne, dynamiczne, obrazowe. Na przykład ze świnią też miałem kontakty od wczesnego dzieciństwa. Myśmy tam w Wilczym Kącie hołodowali świnie, znaczy rodzice, prawda, mieli chlewik i tak dalej. Ja wiem, jak się świnia zachowuje, to jest bardzo inteligentne zwierzę. No właśnie, zwierzę. Tak, z którymi też mówił, bo pracował. Widziałem uciekającą świnię, tak. Która tam poszła w tej wyspie, prawda, jak kwiczała, jaki daje hałas, głosy w ogóle. Także to wszystko jest ważne, co się człowiekowi przykleja do głowy i żeby to nie wyszło, jeżeli chce tworzyć później, bo wszystko się przyda, naprawdę wszystko się przydaje. Tylko w odpowiednim momencie, jak tworzy się jakiś świat, to trzeba wrzucić coś, jakiś impuls, żeby te rzeczy się zbiegły. I wtedy tylko umieć pisać zdania. A jak jest z filmami? Bo ja też wspominam z tych czasów formacyjnych naszych, kiedy byliśmy dziećmi, że były świetne filmy w telewizji, na przykład o Eneaszu. Czy pan coś takiego oglądał? Eneidę, nic takiego. Bo tak właśnie myślę, że pewne motywy się tak powtarzają w różnych mitologiach i gdzieś tam te mity greckie. Pani profesor, chyba coś mam. Bo kiedyś ktoś mnie nazwał, że jestem staroświecki. A właśnie jakaś Nauzykaa na jakiejś wyspie, nic takiego. Ale chwileczkę, tak. Mi to bardzo zaimponowało, że jestem staroświecki. Bo słucham na przykład Ewangelii. Ja jestem wychowany na tym piśmie konkretnym Ewangelii. I na Biblii, gdzie tam jest konkret, króciutkie zdania. Wszystko jest i człowiek widzi to. I mi się wydaje tak, że to może być, że z tej staroświeckości, której ja się... W ogóle nie obraziłem na to. Tak, bo to może być komplement, jeśli ktoś ma takie założenia. Bo to pewna dziewczyna mi to powiedziała, które chciałem poderwać, prawda? To chłopaki różne mieli podejścia, wiedzieli jak poderwać. A ja jestem staroświecki, no, ale ja to polubiłem to po prostu i ciągnę to. Właśnie tak myślę o tej Biblii, prawda? Bo to są też takie archetypy. Tak, to już zanika. Teraz jaja trzeba robić. Trzeba być jajcarzem, trzeba po prostu umieć zażartować, prawda, i tak dalej. I tak samo w literaturze. Ale ja się nie martwię, książka już za 50 lat i tak padnie. Nie, tam może zostanie jakiś audiobook właśnie. Tutaj się zmagamy z niektórymi studentami, którzy nie chcą czytać, to nam pozostaje odbiór. Uważam, że sztuka filmowa to wywróciła krzesła wszystkim pisarzom, naprawdę.
I niektórzy myślą, że jeszcze są zawieszeni, ale krzeseł pod nikim nie ma pod nimi. Bo sztuka filmowa działa na wyobraźnię. To jest niesamowite, co się dzieje, że człowiek obrazami jest od początku, nawet w komórce. Ludzie chodzą z obrazami w ręku, wszędzie, przez pasy przechodzą, zabijani są. Także ja wcale się nie dziwię, taka kolej rzeczy. No. A ja staroświecki no, będę pisał, ile się da. Tak, no, ale to ktoś to może przetworzyć. Przecież są te pomysły, że oto ktoś pisze świetną powieść, a inny robi z tego animację komputerową, no jakiś właśnie, film. To jest dobra droga. Myślę o tej katedrze Jacka Dukaja na przykład, żeby tutaj próbować to jakoś wizualizować. Akurat ta powieść się do tego doskonale nadaje. Nawet ja mam takie coraz większe wyrzuty sumienia, że w zasadzie na dzisiaj też pewnie ktoś by mógł montować jakiś film na temat Polinezji i tutaj w tę scenerię to jakoś wpisać, o czym mówimy. Czy jakiś jeszcze fragment właśnie moglibyśmy usłyszeć? Przeczytam fragment o tym, jak wędrowcy dotarli na wyspę Rapanui. Ru na ołtarzyku Ta'aroa położył łeb ryby, garść suszonego miąższu z orzecha kokosowego i miarkę stęchłej mąki z owoców pandana. O wielki Ta'aroa, uchroń nas przed potworami zamieszkującymi morze i spraw, abyśmy dotarli do naszej wyspy. Niech na naszej drodze nie staną samotna skała koralowa, potwór morski, długa fala, krótka fala, ławica ryb, zwierzę o płonącym ciele, żuraw obdarzony twoją mocą, czy ogromna trydakna rozwierająca się na horyzoncie. Dzięki Bogu nie spotkali żadnego potwora. Po 22 dniach żeglowania ujrzeli wielką wyspę, na której brzegach wznosiły się kamienne posągi. Rapa Nui! Wykrzyknął Ru. Nebu, wpatrując się w wykute postaci, wyszeptała drętwiejącymi ustami. Nie płyńmy tam. Ru jednak nie zmienił kursu. Nie bój się, to święta wyspa. Z opowieści żeglarzy wiem, że zamieszkują ją bogobojni ludzie. Stąd już niedaleko do wielkiego lądu, skąd przywieziono dla wszystkich kury, świnie i słodkiego ziemniaka. Dobili do brzegu. Wyspa sprawiała wrażenie wymarłej. Cisza wypełniała doliny i góry. Na plażach nie znaleźli żadnej łodzi, ani choćby małego pao-pao. Ru został przy Mutulal, a Nebu i Teuira ruszyli w głąb wyspy najszerszym traktem. Droga zaprowadziła ich do kamieniołomów, gdzie ujrzeli wykutą w skale niedokończoną figurę. Z niewielkiej jaskini wydobywał się dym. Teuira nakazał Nebu, aby się ukryła, a sam ruszył ku wejściu, gdzie, jak mniemał, znajdowali się wojownicy. Wszedł do jaskini, do jego nozdrzy dotarł zapach pieczonej ryby. Nie usłyszał jednak rozmów, choć się tego spodziewał. Ta cisza wymogła na nim zachowanie czujności. Pomyślał, że wojownicy mogli się ukryć, czekając, aż dojdzie on do ogniska. Postanowił przyczaić się za skałą. Niebawem usłyszał powolne mlaskanie. Podczołgał się do światła ogniska i ujrzał plecy starego wojownika jedzącego rybę. W zasięgu jego ręki leżała kanciasta maczuga. Teuira cicho na czworakach okrążył jaskinię i wyłonił się przed posilającym się starcem. Wyciągnął ku niemu rękę. Kęs ryby wypadł staremu z ust. Patrzył na Teuirę jak na ducha, ale już sięgał po broń. Jednak zaskoczenie było tak duże, że jego prawa ręka zaczęła drżeć. A Teuira roześmiał się na ten widok. Nie obawiaj się. Jestem w drodze, nie zamierzam cię zabić. Powiedział i szybko dopadł przestraszonego człowieka, dotykając go nosem i czołem. Nie zapomniał przy tym odsunąć nogą maczugi. Stary westchnął, oddał pozdrowienie. Był bez szans w walce z tym młodym wojownikiem. Do jaskini weszła Nebu. Usiedli przy ognisku i dotąd wpatrywali się z uśmiechem w starca, aż ten przemówił. Nie ma w was złej siły. Gdybyście chcieli mnie zabić, zrobilibyście to już na początku.
Zresztą, cóż warte jest moje życie? Nie mam niczego i nikogo. Tylko Bóg makemakem mnie potrzebuje na tej bezludnej wyspie. Twarz starego wojownika nosiła ślady spiralnego tatuażu. Czyżbyś był synem wodza? Spytał Teuira. Stary wzruszył ramieniem, pochylił się nad dogasającym ogniskiem i wygrzebał z popiołu rybę. Posługując się zaostrzonym patykiem, wsunął ją na liść palmy kokosowej. Nazywam się Tutapu. Z dziada pradziada jestem żeglarzem. U zarania dziejów nasi przodkowie modlili się o dobre prądy morskie i wiatr. Swoje twarze pokrywali spiralnymi tatuażami. Wy już zapomnieliście, co oznaczają. One są modlitwą do Boga wiatru i Boga prądu morskiego, aby niosły nasze łodzie zawsze do lądu. Bo w istocie tak jest, że bogowie ci nie panują w próżni, a miła jest im zabawa ze śmiałkami wyruszającymi w morze. Wyciągając drugą rybę z popiołu, zawahał się. Czy kobieta zwyczajem twojego plemiona będzie jadła osobno? Teuira przecząco pokręcił głową. Będzie jadła z nami. Nebu wzięła od niego czerwonawe dzwonko i zabrała się do jedzenia. Starzec wygarnął z popiołu resztę ryb, umieścił je między kamieniami i przykrył liśćmi palmy, aby nie wystygły. Teuira, gdy się posilił, zapytał, co się stało na Rapa Nui? Tutapu podłożył do ognia chrustu. Krótkousi przybyli na Rapa Nui z Marutei i zajęli najżyźniejsze ziemie w zachodniej części wyspy. Przywieźli ze sobą świnie, kury, psy, drzewo chlebowe i palmę kokosową. My, długousi, opuściliśmy wyspę Hivaoa i żeglowaliśmy w poszukiwaniu nowej ziemi wiele miesięcy. Prowadził nas wspaniały wódz Hotu Matua. Wybraliśmy gwiazdę, pod którą musiała być jakaś wyspa. Z Hivaoa do Rapa Nui jest o wiele dalej niż z Marutei do Rapa Nui. Wielu z nas umarło z pragnienia, opuściliśmy ich w dół w przepastne morze. Jednak prądy morskie i wiatr zaprowadziły nas do wielkiej wyspy. Z naszej flotylli przybiły do brzegu tylko dwie łodzie w liczbie 42 mężczyzn i 15 kobiet. Na nowej ziemi zajęliśmy się połowem ryb i handlem wymiennym z krótkouchymi. Wyznawaliśmy z nimi wspólnego boga Makemake. Wiadomo było od wieków, że on stworzył czerwone ciało z tykwy wypełnionej wodą i zmieszał z trzema kopczykami ziemi, wyobrażającymi dwóch mężczyzn i jedną kobietę. Makemake czuwał nad płodnością kur, świń, nad urodzajem batatów, słodkich ziemniaków, a także pilnował wzrostu morwy papierowej, z której krótkousi wyrabiali odzież. Oni mieli zwyczaj, który przed zasadzeniem rośliny nakazywał zakopać w ziemi czaszkę wyobrażającą makemake i wznoszenie modłów zaczynających się od słów: sadzimy dla ciebie, makemake. Wszystko byłoby w porządku, gdyby ta czaszka była symboliczna. Było źle, bo oni zabijali co roku wielu naszych mężczyzn i kobiet, a my musieliśmy ich do nich posyłać. Gdyż krótkousi pomagali nam w pracach nad naszymi moai, posągami wyciosanymi ze skały wulkanicznej. Ich tradycja nie podobała się nam, także dlatego, że kapłani zjadali naszych poświęconych makemake ludzi, piekąc ich w dołach ziemnych, jak to się robi ze świniami. Tutapu westchnął, jakby już nic nie miał do powiedzenia. Zaciekawiony opowieścią Teuira przybliżył się do starca i wyszeptał, po co budowaliście moai? Praca nad posągami była naszą ofiarą, którą składaliśmy makemake. W istocie w każdym moai zaklinaliśmy wizerunek naszego wodza Hotu Matui. Chcieliśmy mu pokazać, że zawsze o nim myślimy i poświęcamy mu wszystkie nasze siły, aby był dla nas łaskaw. Dziękuję. To właśnie też mamy do czynienia z takim konkretem, jak pan mówi o tych zdaniach biblijnych. To mnie się przypomina recenzja Jacka Łukasiewicza, piszącego o murku u Pana, że to jest taki kluczowy motyw osadzający w konkrecie Pana twórczość, działalność artystyczną. Nie ma tu po prostu tekstu bez pokrycia.
Wydawałoby się, że teraz, kiedy wyruszamy wyobraźnią na inne kontynenty, tutaj, nie wiem, Australia, Oceania, gdzieś na mapie córka Dorota narysowała Amerykę Południową, syn Roland opracował tę bardzo egzotyczną okładkę przepiękną i jest to jakieś odejście od konkretu, ale jak pan mówi o tych rzece Oławie, prawda, jako też takiej Polinezji wyobrażonej o tej ucieczce na wagary, jak gdyby wyprawie w daleki, niepoznany świat, to widać, że to nie jest bez pokrycia, ta dzielność życiowa. Teraz myślę sobie, że czasami szukamy, tak myślę o moim pokoleniu, pewnego oparcia w literaturze science fiction. No przede wszystkim tu Janusz Zajdel uczył tego, fizyk, że może być coś złego tylko blefem. I tu się zastanawiam właśnie nad tą pewną zasadniczą sferą wartości. Ktoś chyba właśnie, pani Ania Kowalińska o tym pisze, że u pana w tym wyobrażonym świecie przygody jednak liczą się wartości, jakiś porządek etyczny, honor przede wszystkim, prawda? Tutaj jest coś więcej niż tylko przygoda dla przygody. Zresztą w tym świecie przestępców, o których pisze Nowakowski, w tych jakichś latach 50., 60. Też to było, że był pewien kodeks honorowy, jakieś nieprzekraczalne zasady. Oczywiście konieczna odwaga, absolutnie potępione donosicielstwo. Tak zastanawiając się nad tą prozą, jeszcze szukam jakichś tutaj kluczy aksjologicznych i tu się wydaje, że właśnie Ewangelia, tak też rozumiana bardzo dosłownie, niekoniecznie zapośredniczona przez instytucje, tylko po prostu bezpośrednie przesłanie, tekst. No i ta prostota, którą też cenił Łukasiewicz. On mi kiedyś mówił, tak mnie uczył, że w jednym zdaniu może być jedna myśl, a nie tak, że ja tam w tym jednym zdaniu się zastrzegam, a jak się komuś nie spodoba, to proszę bardzo, a mimo, że się nie spodoba, to proszę dalej. A ponieważ, a więc i to wszystko wielokrotnie złożone jak u Heideggera i cały czas takie jakieś składanie się i zasłanianie przed potencjalnymi zarzutami, przewidywanie czegoś, że tutaj może się coś komuś nie spodobać. Nie, to są proste zdania oznajmujące i też jakiś dar, że pan potrafi, stosując proste słownictwo, ja nie mówię o nazwach geograficznych, ale proste, zrozumiałe słownictwo, nie popaść w powtórzenia, nie popaść w monotonię. Czy za tym się kryje jakieś osłuchanie muzyczne, jakiś gust muzyczny? Tak, ja uwielbiam muzykę. Na pierwszym miejscu, oczywiście z czasów młodości, dla mnie był film najważniejszą sztuką. Oczywiście pisałem wtedy na papierze śniadaniowym już swoje pierwsze powieści. Pierwsza powieść moja, taki samizdat tak zwany, poszło w lód. Dziewczyny przepisywały to, to o miłości oczywiście. I poszło w lód. Po prostu nie mam nawet... Nie było jak, nie miałem kalki po prostu. Nie, z papierem to były straszne kłopoty, więc ja się państwu przyznam do dwóch rzeczy. Zawsze wykorzystywałam jakieś znajomości. Elektrokardiogramy od przyjaciółki, której tato pracował w szpitalu i papiery z PZU od sąsiadki. Więc na tym pisałam, ale zafascynował mnie ten papier śniadaniowy, bo to chyba ołówkiem, trudno było. On był ładny. Tak, w pewnym czasie zaczęli sprzedawać taki pióro się trzymało. Taki, na on miał taką barwę mleczną, nie, on miał taką niebiałą, nie był biały, nie miał chloru tego. Tak, był taki ciekawy, tak właściwie można by myśleć, że to prawie był pergamin. Zresztą chyba on się tak nazywał, papier pergaminowy. W zeszycie nie potrafiłem pisać, tylko na pustej kartce, prawda? I zeszyty były w linie, wszystko w kratkę albo w linie. No nie było, były zeszyty takie, do jakichś plastycznych były jakieś, nie? Do nut były ładne. Ale to był zeszyt, a kartka to jest najlepsza, luźna. Pisze się i odwraca, i rzuca się i pisze się dalej, nie? A gdzie zeszyt? To do czegoś zobowiązuje. Zeszyt to źle się kojarzy ze szkołą właśnie.
że trzeba wypracowanie napisać takie, że pani się musi spodobać. Jakieś zamknięcie. A ja na złość pisałem. Polonista. Tak, bardzo nam właśnie brakuje, wydaje mi się, takich postaw, że jeżeli my przyjmiemy, że mamy robić to, co się komuś podoba, no to właściwie jest już po naszej wolności. I tu oczywiście, że jeżeli pan nie myśli o jakimś podporządkowaniu się modą, jakimś trendom, no to jest to literatura nieco mniej rezonująca, ale to też może jakoś czekać na swój czas. Na pewno ta promocja za wszelką cenę, to sprzedawanie się za wszelką cenę, to jest coś strasznie żałosnego. No i na ogół po tym po prostu nic nie zostaje, bo to jest takie na 100% wstrzelenie się w modę, w koniunkturę, a potem już nie ma nic. Jak to było z poezją? Bo tak myślę, czy może pan by coś przeczytał z tej poezji? Jak to było? Czy zaczynał pan od najwyraźniej jednak poezji? Tutaj i daje do myślenia to miejsce, gdzie pan debiutował, Sigma. Mnie się tak wydaje, że to było pismo studenckie, ale jakoś je kojarzę z Politechniką. Czy ja dobrze myślę? Bo to ja pracowałem na Politechnice. Tak, że tutaj też jest jakiś bardziej obiektywny, wydaje mi się, sprawdzian jakości człowieka, wartości człowieka, jeżeli mamy maszynę, jeśli mamy równanie matematyczne, a nie co się komu spodoba i czy jest posłuszny. Więc gdzieś to myślenie techniczne chyba tutaj się pojawia. Ale paradoksalnie, pani profesor, ja nie piszę teraz wierszy, tylko prozę, w której... Właściwie jest poezja, bo ja tego nie wyrzekłem, że czytając musi pewien rytm być w tej prozie, bo białe wiersze po prostu też się swoimi prawami kierują i tak dalej. Trzeba tam reżim trzymać bardzo wysoko, ale w prozie mi to łatwiej idzie. I ja bym... Nie wiem, czy to przeczytać to o tym drzewie, bo ja już tego nie czuję. Właśnie. To tak, było wtedy, tak, to było tak. W rozpaczy, że człowiek nie może się wyrwać. Znowu, że nie mogłem realizować się, musiałem pracować, prawda? A chciałem wyjechać na zachód. Wreszcie mi się to udało. Tak, ja też wolę pana prozę niż poezję, się przyznam. Też wolę, bo tutaj niektórzy uważają wręcz, że ten model wiersza białego czy wiersz wolny zrobiły dużo krzywdy poezji, że tak jak gdyby za łatwo było pisać i w rezultacie mnóstwo ludzi pisze. To w ogóle zapraszam, jeśli ktoś z państwa będzie w okolicach Instytutu Filologii Polskiej, można wejść do czytelni, tam oczywiście wszystkie rygory są zachowywane, dezynfekcja rąk, maseczki i przy wejściu do czytelni już wewnątrz, za tą śluzą, która sprawdza, czy nie wynosimy czegoś z kodem kreskowym, stoi mnóstwo tomików wierszy na parapecie. Można sobie zabierać te tomiki i jak człowiek to przegląda, to ma świadomość, jak straszliwie jesteśmy tylko pyłem, że każdemu, kto wydaje książkę, kto pisze, wydaje się, że to jest szalenie ważne, bo świat się zmieni, jak ja wydam tę książkę. No i okazuje się, że tysiące ludzi wydają książki. Są tam też kosze z książkami cieszącymi się nieco większym uznaniem. Czasem są to jakieś dublety ze zbiorów naszej biblioteki, czasem coś, co uznano za niezgodne z profilem, więc to może być bardzo cenna literatura filozoficzna, no ale po prostu nie mieści się już w naszym magazynie. No oczywiście też wiemy, że jak tutaj pan mówi o tym, jak bardzo książka dzisiaj się zdewaluowała, to też możemy gdzieś na półkach bookcrossingowych znajdować rzeczy, kiedyś wydawałoby się nie do wypuszczenia z rąk. Ja to sobie trochę tłumaczę tym, że zachodzi przemiana pokoleniowa, że opróżnia się mieszkania po babci, po mamie, wystawia się te książki na zewnątrz. No i straszne są te porady architektów wnętrz, żeby nie gromadzić książek, bo one przyciągają wzrok i to nas niepokoi. Jest ta wizja, że mamy
mieszkać jak na oceanie, no wydaje mi się trochę groźna dla dóbr kultury. Oczywiście, że te książki w dużej mierze już są scyfryzowane, że tutaj sama ostatnio tak trochę to poznając z konieczności, bo pożyczyłam tam gdzieś pracując jeszcze w Opolu Rzecz Wyobraźni Kazimierza Wyki, ktoś nie oddał, teraz mi bardzo potrzebna, na której stronie jakiś cytat, no i się okazuje, że można sobie spokojnie strona po stronie kopię elektroniczną tej książki wertować, można wszystko przeczytać tak, jakby się miało książkę. Więc być może ci ludzie bez książek w domach się w ten sposób obywają i jakoś sobie zastępują książkę. Jak pan to widzi? Czy rzeczywiście ten film musi wyprzeć książkę i w związku z tym jaki film? Uważam, że książka będzie reliktem takim jak opera, bo opera jest, prawda, nie zniknęła. Książka nie zniknie, tylko że to będzie w takiej skali jak opera. Mało kto chodzi do opery. A kiedyś ludzie czytali książki szeroko, tak, no w autobusach, skali, tramwajach, wszędzie. A teraz siedzą w smartfonach. Ale tak na początku książki, student, który miał książkę i szedł na przykład krakowskim rynkiem, kiedy Gutenberg, prawda, pierwsze wypuszczał, no to był ktoś. To teraz jak ktoś idzie z laptopem, właściwie to już też nie. Teraz student idzie na skargę, że mu książkę kazano przeczytać. Ale nie trzeba rozdzierać szaty, nie trzeba płakać nad tym. To jest kolej rzeczy. Obraz naprawdę wypiera i obraz fascynuje. Ale przecież te literki są, przecież obraz mamy i w komórkach i możemy sobie różne dołączać obrazki, prawda? I to jest ruch, naprawdę ruch jest taki i ludzie piszą, ciągle, codziennie piszą. Aż za dużo, aż trudno opanować tę lawinę. Czy ktoś z Państwa czytał coś Pana Wacława Grabkowskiego, chciałby o coś zapytać, coś przypomnieć z tamtych książek już przeczytanych? Ta literatura przygodowa jeszcze właśnie, bo rozumiem, że Pan nie miał czasu czytać Karola Maja, bo wolał Pan sam jednak w przyrodzie sprawdzać swoje siły i się rozwijać, ale nie wiem, czy jakieś właśnie tego typu lektury, jakaś literatura przygodowa, podróżnicza, komuś jest bliska, czym by się chciał ktoś podzielić z tych lektur, nie wiem, Wacławem Sieroszewskim, no bo mnie oczywiście przychodzi na myśl ten Bronisław Malinowski. Niemniej w różnych wersjach to podróżopisarstwo podszyte też czasami jakimś jeszcze przesłaniem głębszym mogło się pojawić w naszych lekturach. Przed II wojną światową dzieci czytały Ferdynanda Ossendowskiego, jakieś przygodowe czytanki mogły tutaj przenosić je w ten daleki świat. W naszych realiach powojennego Dolnego Śląska pojawił się towarzysz tego Ossendowskiego, Kamil Giżycki opowiadał o jakichś egzotycznych podróżach. Oczywiście pamiętam Arkadego Fidlera, Cęckiewiczów z tych czasów, kiedy się tak... O właśnie przede wszystkim może to tak, państwo. Ja czytałem. Tak. Biblioteka w szkole to jest coś cudownego dla mnie była, bo ja nawet miałem taki straszny ból zęba i książkę pożyczyłem i czytałem. Mimo tego strasznego bólu. Nie mogłem się po prostu z tej fabuły wyzwolić. Tak, no to naprawdę czasami pomaga. To rzeczywiście tak. Ja, no, ja pamiętam w czasie tego wielkiego lockdownu, wielkiego strachu, dostałam do recenzji wydawniczej Czesława Straszewicza. I też to wrażenie, że zupełnie jakby mnie przenosił w inny świat. To był pisarz, który się świetnie zapowiadał jako przedstawiciel prozy psychologicznej, no ale wybuchła wojna, poświęcił się najpierw
szkoleniu wojsk pancernych, potem dziennikarstwu, takiemu oczywiście ukierunkowanemu na podtrzymywanie ducha wśród Polaków za granicą. I właściwie już po wojnie tylko dwie mikropowieści, taki tom o dwóch skrzydłach, jakby dwie powieści pod jedną okładką, Turyści z Bociani i Gniazd. Z tego zostało, z tych świetnych zapowiedzi, świetnej prozy przedwojennej, też zresztą czasami osadzonej w realiach jakiejś Afryki Północnej na przykład. Gdzieś tam ta proza przygodowa też rozbudza wyobraźnię. I właśnie pytanie o tę literaturę młodzieżową. Jak pan sobie wyobraża czytelnika? Bo czasami wydawcy tak pytają. Nie wiem, czy pan Ryszard pytał, czy wydawnictwo Akwedukt pytało. Są takie formularze w niektórych wydawnictwach dla autora. W jakichś tam 100 słowach scharakteryzować potencjalnego czytelnika. Czy panowie się nad tym zastanawiali. Kto miałby to czytać? Mi przyszło do głowy na ten koniec naszego wieczorku coś takiego. Tak. Pani mówiła o tym czytaniu książek w młodości, prawda? Ja mam taki obraz. Ja miałem gdzieś jakoś 7-8 lat. Ojciec zaczął mi czytać książkę. Przy piecu siedzieliśmy. Pustyni i Puszczy, tak. I później czytał mi i ta powieść się skończyła. Mnie to przeraziło, bo tak byłem zafascynowany tym i mówię, i tak sobie mi przyszło w wieku tych 7-8 lat, że coś zginęło i ja też mogę zginąć, a może świat może zginąć, a może mój grób zginie? I wpadłem w taki niesamowity pesymistyczny dół, że wszystko może zginąć, wszystko może ulec rozpadowi. I ja nie wiem, skąd tam, jak dziecko może logika doprowadzić do czegoś takiego. Ale później, po latach, mój syn doznał czegoś takiego samego. Ja już mu nie czytałem, on po prostu w pewnym momencie bieganina w domu i zatrzymał się, siadł i tego doła złapał, prawda? I tak sobie myślę. Niektórzy doznają czegoś takiego potwornego, a to jest ateistyczna myśl oczywiście, nie? Ja jestem chrześcijaninem i wierzę w różne rzeczy, nie można tego nazwać rzeczą, wierzę w duszę i w ogóle w to, że ja nie zginę do końca, ale wtedy jako dziecko to tak poszła ta logika, nawet mój grób może zginąć, świat się rozpadnie, planeta zgaśnie. Słońce jest, wszystko, nic nie ma. I gdzie ja będę? Gdzie ja w tym całym bezkresie? Gdzie, co jest? Nie ma mnie. I właśnie co pozostaje? Dawanie świadectwa prawdzie. Teraz jak zaglądam do słów Marianny Bocian, która pisała wstęp do Guza w fiołkach, to przypominam sobie, że jest taka teoria, to gdzieś pisarze science fiction, gdzieś Maciej Parowski to wywodził, że kto wie, czy ci bardzo odważni ludzie, którzy tworzyli Solidarność, nie wzięli się z wyżu demograficznego początku lat 50. Po prostu było tak dużo dzieci na podwórkach, że trzeba się było konfrontować, trzeba było walczyć ze sobą i jednocześnie miało się poczucie jakiejś siły, jakiejś swojej wartości. Wnosi to pana pisanie, jak mówi Marianna Bocian, rodzaj wiedzy o życiu tego pokolenia w dzielnicach robotniczych, ukazując realia peryferii Wrocławia, Wilczego Kąta, Krakowskiej, Brochowa, działek starego niemieckiego cmentarza. W odniesieniu do prac ujmujących historię powojennego Wrocławia, napisanych w języku naukowym lub reporterskim. Właśnie pan jest właściwie reporterem. Autor ujmuje realizm ówczesnego życia nie z pozycji rozrachunkowej z narzuconą obcą społeczeństwu ideologią, co często prowadzi do uproszczeń, eliminując z pola widzenia całą złożoność ludzkich losów. I tu jest to odrodzenie człowieka, takie odrodzenie przez indywidualne działanie po prostu w naturze człowieka. Jest ta możliwość odrodzenia się. Tak.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeśli dziękuję. Będzie potrzebny autograf, to zapraszamy. Już dostałam. Dziękuję gorąco. Dziękuję i gratuluję. Świetna książka. Dziękuję.